ogólnie jestem na tak z takimi akcjami. Fajnie, że mogliśmy spotkać się z dziećmi, dać im trochę radości, mogły z nami porozmawiać, mogły z nami porobić różne rzeczy, także cieszę się, że mogliśmy dać trochę radości, no i oby tych spotkań było jak najwięcej. Całe życie, gdzie musiałem dojeżdżać i ciężko pracować na treningach, żeby osiągnąć to, co osiągnąłem przez grając w piłkę nożną. Poprzez ciężką pracę i poprzez to, że chcieliśmy osiągnąć w swoim życiu jakiś sukces, wyznaczyliśmy swój cel. Znajduję się teraz tutaj przed Wami i mogę opowiadać takie historie, które mam nadzieję będą inspiracją dla Was jako młodych ludzi. Możecie nie mieć takiego stuprocentowego talentu, jeżeli on istnieje, ale jeżeli ciężką pracą będziecie dążyli do własnych celów, to zawsze się Wam uda. Wcześniej w Wiśle, też w Pogoni Szczecin, gdzie grałem, to też spotykaliśmy się z dziećmi. Także myślę, że każdy klub coś takiego organizuje i fajnie, bo dzieci mogą być blisko nas, mogą wypytać się o różne sprawy i przede wszystkim o to chodzi tutaj, o to, abyśmy dali im troszkę radości i aby były szczęśliwe. Problemu z dziećmi czy z kimś innym, także staram się być uśmiechnięty, pokazać im, że nie przyszedłem tutaj za karę czy na siłę, tylko chcę z nimi się tutaj integrować, rozmawiać, śmiać się, bo wiem, ile dla nich to znaczy, także tak jak powiedziałem, fajnie byłoby, gdyby tych spotkań, takich zabaw było zdecydowanie więcej. Na wielu z nich jesteś idolem, a ty masz swojego idola, miałeś, jak byłeś dzieckiem? Na pewno miałem. W Polsce, przede wszystkim w Wiśle Kraków zawodników, ale też i w europejskich klubach i myślę, że te dzieci, które przychodzą na stadion, każdy z nich ma jakiegoś swojego idola albo piłkarza, którego lubi bardziej, także myślę, że to jest normalna sprawa.